Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: dzieci, czy nie macie nic do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On rzekł do nich: zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: to jest Pan. Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi, i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: kto ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. Na początku publicznej działalności Jezus powołuje apostołów po dokonaniu cudownego połowu. Wtedy na polecenie Jezusa Szymon Piotr zarzucił sieć, chociaż logika i doświadczenie rybackie podpowiadały mu, że to niepotrzebne marnowanie czasu i wystawianie się na ludzkie drwiny. W dzisiejszym fragmencie Dobrej Nowiny ponownie słyszy wezwanie do połowu i posłusznie wypełnia polecenie Jezusa. Ten połów miał mu przypomnieć tamto cudowne wydarzenie i umocnić jego przekonanie, że Jezus jest tak samo realny i obecny dziś, jak w tamtych dniach. Jezus pozostaje z nami na zawsze. Jest przy nas bardzo blisko. Chociaż Go nie widzimy, możemy z Nim wejść w relację tak intymną jak apostołowie. Zależy to jedynie od naszej decyzji, czy odpowiemy na wezwanie Jezusa: pójdź za mną. Piotr i pozostali apostołowie odpowiedzieli, a ich życie zmieniło się radykalnie. To właśnie ta radykalna zmiana może w nas budzić obawy. Wolimy przecież poruszać się po znanym gruncie. Apostołowie również mieli obawy, odczuwali lęki. Bezradni wobec faktu śmierci i zmartwychwstania Chrystusa wracają do Galilei, do swojego poprzedniego zajęcia. Nie wolno nam się poddawać pesymistycznej beznadziejności, ale z ufnością patrzmy na wydarzenia naszego życia i zapraszajmy do Niego każdego dnia Jezusa Chrystusa, naszego Pana.